piątek w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie informacyjne Wsparcie sektora MŚP. Dostępne źródła wsparcia biznesowego oferowane przez instytucje otoczenia biznesu działające na terenie regionu puławskiego. Zorganizowaliśmy takie wydarzenie wspólnie z naszymi partnerami, to jest lokalnymi i nie tylko. Chcielibyśmy przedstawić instrumenty wsparcia, szczególnie instrumenty wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości lokalnie, ale i nie tylko. Zorganizowaliśmy to w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, który jako naturalny integrator tego typu wydarzeń gości dzisiaj takie organizacje jak Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, fundacja, która zlokalizowana jest w Puławach, w Parku Naukowo-Technologicznym, LAFP, czyli instytucja finansująca w województwie lubelskim wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z rozwojem przedsiębiorczości szeroko rozumianej. Mamy bank PKO BP, ale również mamy i Powiatowy Urząd Pracy, który również świadczy usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Wszystkie te organizacje chciałyby pokazać, jakie możliwości mają dzisiaj przedsiębiorcy lub młodzi ludzie, aby rozpocząć działalność gospodarczą, aby rozpocząć działalność związaną z biznesem, z rozwojem własnych pomysłów i gdzie mogą i po co sięgnąć, aby było im łatwiej na starcie. To wydarzenie skierowaliśmy do małych, średnich przedsiębiorstw, ale również i do dużych, tak? Bo też takie instrumenty wsparcia w województwie lubelskim funkcjonują. Takie spotkania pozwalają na zaprezentowanie dostępnych możliwości finansowania i wsparcia przedsiębiorców oraz pracodawców, zarówno podczas tworzenia nowych miejsc pracy, jak i dokapitalizowania przedsiębiorstw. Miejmy nadzieję, że know-how przekazane podczas piątkowej konferencji realnie przyczyni się do rozwoju biznesu w Puławach.